Do tej pory spotykaliśmy się i mówiliśmy głównie o zdrowiu. Mówiliśmy o tym, jak koronawirus wpływa na nasze zdrowie, na zdrowie naszych bliskich. Sądzę, że ten czas, który minął od ogłoszenia epidemii czy pandemii, to już jest czas, żeby zacząć myśleć też o naszych dochodach. Niestety to wszystko uderza w nasze portfele, w portfele nasze indywidualne, ale także i w portfel miasta. Bo chciałem zacząć swoje wystąpienie, które będzie nieco dłuższe niż zwykle, od tego, żeby zwrócić uwagę Państwa na to, jak budżet miasta w ogóle wygląda. Otóż 2/3 budżetu to są dotacje i subwencje, które otrzymujemy ze strony państwa. To są wpływy, część wpływów z podatków PIT-u, CIT-u, to są kwestie subwencji związanych na przykład z subwencją oświatową, do której, tak nawiasem mówiąc, dokładamy ponad 400 milionów złotych rocznie. Państwo zleca nam także pewne zadania, na które nie płaci w 100% tak, jak powinno płacić według ustawy. Myśmy zresztą parę lat temu złożyli wniosek do sądu o to, aby nam zwrócono tą różnicę między tym, co faktycznie kosztuje wykonanie tych zadań, a tym, co dostajemy ze strony państwa. Wygraliśmy tę sprawę, będziemy ten proceder kontynuować. Mówię to po to, proszę Państwa, żeby mieć świadomość tego, że miasto jest takim samym przedsiębiorstwem, w cudzysłowie oczywiście, jak każdy zakład pracy. To znaczy po to, żeby mieć pieniądze na wydatkowanie, musi mieć też przychody. Te przychody niestety w tej chwili są znacznie ograniczone. Ograniczone są z różnych powodów. Z tego, że Państwo się zwracacie o to, przedsiębiorstwa czy indywidualne osoby, o to, aby te umorzyć pewne rzeczy, zawiesić płacenie niektórych rzeczy, rozłożyć na raty. I to robimy. Ja dzisiaj podpisałem zarządzenie, w którym właśnie daję cały wykaz, to jest takie zarządzenie 12-stronnicowe, gdzie jest pokazany cały wykaz spraw, które zaczynamy załatwiać, które idą po prostu po to, aby mieszkańcom ulżyć. Ale też chciałem powiedzieć od razu, znaczna część tych spraw polega na odroczeniu pewnych płatności. Tak jak mówiłem, nie możemy sobie pozwolić na to, aby te płatności nie wpłynęły. Tą samą zasadę zresztą stosuje w stosunku do nas państwo. Jak Państwo wiecie, my płacimy tak zwane janosikowe. To jest pewna kwota pieniędzy, która jest wpłacana przez miasta, które są w lepszej sytuacji finansowej, na rzecz poprawy sytuacji miejscowości, które są w gorszej sytuacji finansowej. W Krakowie w tym roku ta kwota wynosi 116 milionów złotych. Państwo w tej ustawie, która ma być dzisiaj czy jutro przyjęta, jest zapis, że nam zawiesza się na 2 miesiące wpłaty janosikowego, bo to jest płatne ratalnie co miesiąc. W związku z powyższym te raty i tak będziemy musieli wpłacić w następnych miesiącach. A więc taka, powiedzmy sobie, ulga tylko niewielka. Jakie mamy spadki? Proszę Państwa, jednym z takich głównych wpływów to jest podatek PIT i CIT. Jeżeli się 190 milionów, z tego co pamiętam, było zaplanowane w budżecie, gdy idzie o wpływy z CIT-u, ponieważ znaczna część firm już się zlikwidowała, część się będzie likwidowała, liczymy, że te wpływy będą mniej więcej około połowę mniejsze. Podobnie z mieszkańcami, z PIT-em, z podatkiem, który płacą mieszkańcy. Też pewna część tego podatku przychodzi do naszego miasta, tak do każdego innego i też będzie znacznie mniejsza. To jest podatek od nieruchomości. To są cały szereg różnego typu podatków, które teraz albo odkładamy, albo zmniejszamy, zaniżamy.
Jak Państwo pamiętacie, ogłosiłem taki program na samym początku, całej sprawy związanej z koronawirusem, ogłosiłem taki program Pauza, który miał ułatwić pewne rzeczy mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Teraz to jest rozszerzone w tym zarządzeniu. Natomiast dlaczego, proszę Państwa, robimy w ten sposób? Uważam, że powinniśmy robić wszystko i to będę robił jako prezydent, żeby firmy nie zaprzestawały swojej działalności. Dlatego między innymi zachowaliśmy taką rzecz, żeby nie blokować inwestycji. Ponieważ musimy mieć oszczędności, to podjąłem decyzję, że te inwestycje, które w ogóle nie ruszyły, to znaczy jeszcze nie są na żadnym etapie procedowania, na razie ich nie wprowadzamy do obiegu, mimo że są zaplanowane w budżecie. Natomiast te inwestycje, które są w trakcie, będą szły i będą kontynuowane normalnie, bo to daje pracę ludziom, daje to, że firmy nie zawieszają swojej działalności, a co za tym wpłacają swoje podatki do miasta. Natomiast pojawia się szerszy problem, polegający, jest związany właśnie z tymi kwestiami dotyczącymi zatrudnienia. Coraz więcej firm się niestety likwiduje. Mamy w tej chwili z takich zbiorowych zwolnień około 5 tysięcy osób do zwolnienia. Indywidualnych jest też znacznie więcej. Do Urzędu Pracy, tak jak dawniej, przychodziło dziennie około 20 osób mniej więcej w sprawie zatrudnienia. W tej chwili to już wynosi około 100 osób dziennie. A więc pokazuje to, jak ta fala narasta, a sądzę, że z końcem tego miesiąca będzie jeszcze większa. Dlatego robimy wszystko, aby to się nie stało, aby ci ludzie nie stracili swojej pracy. W najgorszej sytuacji są firmy z kilku branż. To jest przede wszystkim branża turystyczna, to jest kultura. I tutaj musimy iść w dużej mierze na przetrwanie. W zarządzeniu, o którym mówiłem, jest kilka punktów, czy nawet kilkanaście dotyczących pomocy firmom działających w kulturze. Chodzi o to, oni muszą mieć świadomość, że nie będzie dodatkowych dochodów, ale to, co mają zagwarantowane, głównie pensje, będą otrzymywać. Z branżą hotelarską jest gorzej, bo tam nie ma jak pomóc. Hotele są prywatne i nie działają w ogóle. Niektórzy zawieszają działalność, niektórzy nie, niektórzy przeczekują. Proszę Państwa, to jest naprawdę sytuacja, która jest bardzo fatalna, bo około 40 tysięcy ludzi żyje z turystyki w Krakowie. Jest mniej więcej około 20% mieszkańców żyje z szeroko rozumianej turystyki. Jeżeli to się ucina, to jest taka sytuacja, jaka jest. Ja muszę powiedzieć, że tak przeglądam na Facebooku niektóre wpisy, szczególnie jeden, który mnie uderzył, kogoś, kto jest pracownikiem państwowym i tak nie bardzo ma jeszcze chyba rozeznanie, czy jest naprawdę pracownikiem państwowym, czy nadal aktywistą i cieszy się z tego i pokazuje, jak fatalnie jest teraz, jak dobrze jest, że tych turystów nie ma, nie mając świadomości konsekwencji. No ale to trudno, to już tutaj nic nie, na to nie zrobię. Podobny program też jest przygotowany dla organizacji pozarządowych. To jest też duży sektor, który prowadzi różnego typu działalność wspólnie z miastem. I tutaj także przyjęliśmy taką zasadę, żeby w miarę możliwości nie doprowadzić do tego, aby zwijały one swoją działalność. Przykładowo, jeżeli na przykład mamy kwestię prowadzenia różnego typu imprez, festiwali. Chciałem przypomnieć, że 52 festiwale są w Krakowie, o czym sobie też nie zdajemy sprawy, bo mamy tylko świadomość tych wielkich. Jeżeli festiwal się nie odbywa
bo się nie może odbyć, były zaplanowane na to jakieś środki, to my będziemy wypłacać tylko tą część, która została już zaangażowana, bo ci ludzie pracowali, wykonali pewne działania, ponieśli pewne koszty i muszą za to otrzymać pieniądze. Natomiast to, co przeoszczędzamy, dajemy właśnie na pomoc do środowisk głównie kultury, ale nie tylko kultury, ale mówię głównie kultury. Proszę Państwa, wiele kontrowersji wzbudza kwestia komunikacji. Ograniczyliśmy komunikację z bardzo prozaicznego powodu. Państwo może sobie nie zdają sprawy, czy większość z Państwa, z faktu, że każdy bilet, który Państwo kupujecie do tramwaju czy autobusu, to pokrywa koszty Waszego przejazdu tylko w 50%. Miasto pokrywa drugie 50%. W tej chwili analizy, które są prowadzone na bieżąco, pokazują, że tak naprawdę będziemy dopłacać 90%. Ograniczyliśmy linie tramwajowe i autobusowe, które jeżdżą puste w pewnych godzinach. Naprawdę nie ma sensu wydawać pieniędzy. Każdy wozor, kilometr kosztuje. To nie jest tak, że coś jeździ za darmo bez kosztów. Wszystko kosztuje. Jak ktoś kiedyś powiedział, nie ma darmowych obiadów. I to robimy z jednego powodu. To robimy z powodu tego, że jak skończy się pandemia i będzie trzeba uruchomić komunikację normalnie, tak jak do tej pory funkcjonowała, to musimy mieć pieniądze na pokrycie tego. W tej chwili byłyby to częściowo wyrzucone pieniądze. Państwo macie też, niektórzy przynajmniej dzwonią z pretensjami, że od 24 do 4 rano są wyłączone światła w parkach i na niektórych ulicach. Tylko chciałem też powiedzieć, że z tego co ja wiem, to jest zakaz chodzenia do parku, więc nie wiem, kto chodzi od 24 do 4 rano do parku. Tak samo, gdy idzie o ulicę. Też się na ogół nie idzie do pracy o tej porze. Także też proszę o troszeczkę rozwagi w tych wszystkich rzeczach. I byliśmy jedynym miastem z wielkich miast, które zrobiło ulgi w strefie parkowania. Z pewnych względów, które były bardzo istotne. Ta strefa parkowania, która mniej więcej 30% miasta pokrywa, jest strefą, która dotyczy generalnie tych obszarów, gdzie mieszkają starsi ludzie. O to chodziło, żeby można im było dowieźć obiad, dowieźć zakupy, zrobić jakąś pomoc. To będzie obowiązywało do 3 maja, ale jak podkreślam, byliśmy jedynym miastem, które to zrobiło, o co zresztą inni prezydenci miast mieli do mnie pretensje, że tak wyszedłem przed szereg. Tak jak mówiłem na początku, szacujemy, że nasz budżet bo to są różne w tej chwili obliczenia. Trudno jest powiedzieć na 100%, ale mamy pełną świadomość, że około 1 miliard złotych będziemy do tyłu w tym roku. Skądś te pieniądze trzeba znaleźć, żeby pokryć wydatki. Będziemy głównie pokrywać i oszczędzać na wydatkach bieżących, bo tutaj mieliśmy czasami, nie użyję słowa fanaberii, ale pewne rzeczy wykonywaliśmy, których nie musieliśmy wykonywać po prostu dla mieszkańców, żeby było im żyć wygodniej. W tej chwili trzeba będzie to wszystko troszeczkę ścieśnić. Ja to wszystko Państwu mówię z jednego powodu, żebyście Państwo mieli świadomość, że ideą tego jest wszystko to, żebyśmy przetrwali. I to, że są pewne ograniczenia, są pewne cięcia, to tylko dlatego, żeby z jak najmniejszymi konsekwencjami przetrwać ten okres. Życzę Państwu dużo zdrowia, no i też pewnej psychicznej odporności, bo to naprawdę musimy się z tym wszystkim liczyć. Dziękuję bardzo.